Cześć moi drodzy. Wielokrotnie prosiliście mnie o nagranie jakiegoś starcia na odrzutowcach, ale niestety mi się ta sztuka nie udawała aż do dzisiaj. Niemniej i tak nie jest chyba to do końca to, czego oczekiwaliście, bo no, ja de facto nie leciałem myśliwcem. No ale starcie było i nawet wygląda ciekawie, więc miłego oglądania. Na radarze dostrzegłem kropkę zbliżający się Shooting Star. No nie da człowiekowi w spokoju pobombić. Ale postanowiłem, że jak już koniecznie chce mnie sfragować, to będzie się musiał napocić. Ja mu się łatwo nie oddam. Dlatego splitesem zawracam pod niego, zaostrzając zakręt, a przy prędkościach, jakie rozwijają odrzutowce, nie jest w stanie mnie trafić. Jednak prędkość mamy podobną, dlatego siada mi na ogonie i jest w stanie prowadzić ostrzał. Sztuczka ze zrzuceniem bomb i zniszczeniem przeciwnika poprzez wybuch niestety się nie udała. No to pozostaje mi Rolling Scissors. Mianowicie to Arado, wbrew pozorom, jest całkiem skrętne. Tym bardziej teraz, kiedy odpaliłem klapę do lądowania i wciągam przeciwnika w Rolling Scissors, samemu ścinając moc silników przepustnicą do zera. Shooting Stara wymaksowałem i jedną z jego słabości jest, że on jest strasznie klocowaty na niskich prędkościach. I odpowiednie zarządzanie energią i wykonywanie Rolling Scissors spowoduje, że zaczynam zyskiwać przewagę. Uwaga do manewru Hinerikomi. Na Arado on niestety wychodzi dość średnio z racji tego, jak opornie działa ster kierunku na tym bombowcu. W końcu moja taktyka przynosi efekt. Przeciwnik dostaje krytyka w prawe skrzydło, podpala mu zbiornik paliwa tam się znajdujące. No i generalnie to ja mu siedzę na ogonie, a nie on mi. Ot, mam nadzieję, że starć odrzutowców przytrafi mi się więcej, a tymczasem mam nadzieję, że podobało się wam to. Trzymajcie się, do następnego nagrania. Cześć!